ciacha i dalej. Boję. Dobra, to pan opowie, co się działo. No. Nic, tylko widziałem pracowników. Kto to był? Którzy tu byli. Samochodem granatowym, busem podjechali. I pierwszą literę pamiętam, była K, tak jakby krakowska. Ale powiedzieli, że a są kim? A pojechałem, że są z administracji. Mhm. Ja pojechałem do administracji. Zapytałem się, tak? Mówi, pracujemy, pracują tam nasi pod piętnastką. Ja wiele, oni coś robią na dachu. My wszystko wiemy. No to jak tak, to podziękowałem i poszedłem. I tak się skończyła. Przychodzę w dalszym ciągu. To było 8, tak? To było 8, tak. Tak, tak. To było 8 tak, października. I czyli co, zostawili zupełnie bez dachu? 8 sierpnia przyszła ekipa, zdewastowała, znaczy zdewastowała, to się później okazało, ale ja mijałem się z nimi na klatce. Jeszcze pytali, czy mieszkam tam pod lokalem, w lokalu 15, bo pani ma od lokalu 15 klucz od wejścia na dach. Mhm. Powiedziałem, że nie. Albo my do remontu dachu. Ja mówię, ale z czyjego polecenia? Z administracji. To jeżeli z administracji, no to weszli i zaczęli robić. Powiadomiłem sąsiada właśnie, że przyszła ekipa. Sąsiad właśnie tak jak powiedział, pojechał do administracji, no i to co usłyszał, to usłyszał. No i jak oni tutaj zaczęli to łomotać, to skończyli chyba około 16, położyli folię, taką podobną do tej, taką niebieską, ale dosyć niechlujnie. Na drugi dzień zaczął padać deszcz i sąsiada zalało. Przyleciał do mnie, mówi, dawaj sąsiad telefon do administracji, bo mnie zalewa. Ja mówię, panie, jest po 16, nic pan nie załatwi. I dopiero na następny dzień, chyba to było po weekendzie, zaczął się cały raban. I oczywiście administracja powiedziała, że ona nie dawała żadnego zlecenia na remont tego dachu, nie wie, kto to przyjechał i w ogóle dlaczego ktoś to rozebrał, nic nie wiedzą. Wszystkiego się wyparli. Pani czy tam pan się wyparł? Ja poszedł, tak, tak, wyparli się jedna pani. Że część się wyparła, że mnie nie widziała. Tak. A przecież skąd ja bym wiedział, że ta pani administratorka nasza ma być w poniedziałek. Nie wiedziałem, a nie wiedziałem, że była na urlopie. A kto od was pobiera czynsze? ADM. Czyli nadal administracja jakby zarządza tym. Tak jest, tak. Mhm. Tak. Cały czas, stara komisja. Tak. Ale nie chcą przyjąć na siebie odpowiedzialności za stan techniczny budynku, za to, co się dzieje z dachem. Tak, no w tej chwili, jak myśmy byli po tym wszystkim, powiedzieli, że owszem, oni mogą zabezpieczyć, ale na pewno go nie odnowią. Czyli to zabezpieczenie, to ta folia, to jest to, co widzimy, tak? Prawdopodobnie. No tak, ale przed ulewą to nas nie zabezpieczy. Znaczy, no przed ulewą może zabezpieczy, ale przed śniegiem na pewno nie. Mhm. Ani przed jakąś większą... I przed ulewą też na pewno, bo wiatr to zerwie. No. Wiatr zerwie. A tu hulają wiatry. I czy tak, jakakolwiek że... była informacja, co dalej będzie? Z ich strony? No, powiedzieli, że będą się tam dalej... kontaktować nie wiem z kim, bo już nie pamiętam, ale tam, że kosztorys muszą zrobić, jeśli chodzi o to takie, no nie wiem, czy to o to zabezpieczenie, czy jakieś inne. Mhm. No i na razie na tym stoi. Znaczy na tym się skończyło. Mhm. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję.